Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, dziś gościem radia RDN Małopolska. Dzień dobry, panie marszałku, witamy serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy radia RDN. Samorząd województwa małopolskiego podejmuje szereg działań w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, a tym samym poprawia się stan bezpieczeństwa i komunikacja w Małopolsce. Na początek, panie marszałku, te najnowsze dobre informacje. Jest uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego, której efektem będzie podpisanie umowy dotyczącej budowy obwodnicy Lisiej Góry. Tak, rzeczywiście Zarząd Województwa podjął uchwałę upoważniającą nas do podpisania umowy na wykonanie całej dokumentacji projektowej pod budowę obwodnicy Lisiej Góry. Łączny koszt tego zadania to ponad 1 550 000, przy czym około 1 000 000 to środki z funduszy europejskiej, natomiast ta pozostała kwota jest dzielona 50-50 między województwem i gminą Lisia Góra. To będzie odcinek stosunkowo długi, bo 4,5 kilometra, będą dwa ronda, dwa wiadukty, most w ciągu drogi serwisowej, infrastruktura drogowa, przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej. Szacunkowy koszt łączny tej inwestycji to około 55 milionów złotych. To pokaźna kwota. A jaka to, panie marszałku, perspektywa czasowa, jeśli chodzi o podpisanie umowy o współpracy w tej sprawie? Umowę będziemy podpisywać w piątek, najprawdopodobniej o godzinie 10 właśnie w Lisiej Górze. Ta godzina może jeszcze ulec zmianie, ale na dzień dzisiejszy to godzina 10. Specjalnie chcemy podkreślić, że współpraca między Zarządem Województwa a gminą Lisia Góra jest bardzo dobra i stąd też ta umowa będzie podpisana w Lisiej Górze. A wykonanie projektów to zapewne rok przyszły. No, pani redaktor, jak to zwykle bywa, dokumentacja projektowa to również ważne, bardzo zadanie i czasochłonne. Tak. Później uzyskanie niezbędnych zgód, później postępowanie przetargowe. No te wszystkie czynności, które towarzyszą takim dużym inwestycjom. Tym bardziej, że ta inwestycja jest rzeczywiście oczekiwana przez mieszkańców tutaj naszego regionu, ale nie tylko, to ważna inwestycja drogowa. Oczywiście, panie redaktor, każda obwodnica to ulga dla mieszkańców, szczególnie tych, którzy mieszkają w centrum, ze względu na to, że no, obniża się poziom tego wysokotonażowego ruchu, w związku z tym jest trochę więcej spokoju, są mniejsze ubytki w drodze, już nie powiem też często również w zabudowaniach, bo te drgania się przenoszą. To jest bardzo duża uciążliwość, więc bardzo się z tego cieszymy. To podnosi komfort mieszkania w takim miejscu, gdzie ten ruch jest z dużym natężeniem realizowany. Natomiast no, też poprawia komunikację generalnie, więc przemieszczanie się zarówno z miejsca na miejsce mieszkańców, jak i turystów, to jest dobra rzecz. Tak, tych inwestycji jest sporo, bo jak wiemy niedawno, bo 28 września nastąpiło symboliczne wbicie łopaty pod budowę łącznika autostradowego w podtarnowskich Wierzchosławicach. Tak, dokładnie. Nie tak dawno doszło do rozpoczęcia budowy, no raczej realizacji największych inwestycji na ziemi tarnowskiej, bo łącznik, który będzie łączył autostradę A4 z SAG-iem, czyli strefą aktywności gospodarczej w Tarnowie, no to jest inwestycja, która jest szacowana na około 155 milionów złotych. Wykonawcą jest firma Metrostar Polska S.A. Jeżeli nie będzie jakichś nadzwyczajnych sytuacji, to powinna być realizowana do połowy 2023 roku. Przypomnę, że to jest nasza w tej chwili największa inwestycja
w infrastrukturę drogową. Cieszy to, że ta inwestycja jest realizowana na ziemi tarnowskiej. Z tych 155 milionów złotych, czyli łącznego kosztu inwestycji około 133, to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z funduszy europejskiej, około 10% z budżetu państwa, ale też przy dobrej współpracy również w niewielkim zakresie, ale jednak współfinansowane będzie to zadanie przez miasto Tarnów, powiat tarnowski, gminę Wierzchosławice. Z tej współpracy również bardzo się cieszę. Tak, to inwestycja, jak wiemy, o dużym znaczeniu nie tylko z perspektywy Tarnowa, ale i całego regionu tarnowskiego. Ja Państwu przypomnę, naszym gościem dziś jest marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Panie marszałku, pytanie w kontekście aglomeracji tarnowskiej. Prezes zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska, właśnie prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, mówił kilka dni temu na naszej antenie, że aglomeracja tarnowska może liczyć na około 100-150 milionowe wzmocnienie finansowe na rozwój miasta. To jest także wsparcie regionalne, bo to część strategii zarządu województwa, aby wzmocnić między innymi Tarnów. No tak, zgadza się, tylko ja nie słyszałem wypowiedzi pana prezydenta, więc trudno mi się jest odnieść w szczegółach, ale to nie są środki na rozwój tylko miasta, tylko na rozwój tego obszaru funkcjonalnego, miejskiego obszaru funkcjonalnego, i w związku z tym to ci włodarze gmin, którzy wchodzą w skład tego obszaru, tego stowarzyszenia, będą decydować o tym, na co będą środki przeznaczane. Natomiast na tym etapie, i to chcę powiedzieć ze stuprocentową pewnością, nie ma jeszcze rozstrzygnięć dotyczących procentowego udziału w środkach. Nie ma też kwot, ze względu na to, że my dopiero wchodzimy z powrotem jakby w negocjacje i w umowy partnerskiej całego RPO, w ślad za tym kontraktu regionalnego, więc musimy jeszcze powstrzymywać emocje i zapowiedzi różnego rodzaju, ponieważ one nie mają odzwierciedlenia w stanie faktycznym. No bo są ważne też te konkretne decyzje aglomeracji w sprawie określenia priorytetowych inwestycji na te najbliższe lata. Ja bym proponował jednak panu prezydentowi jako przewodniczącemu tego stowarzyszenia, żeby raczej skoncentrować uwagę w tej chwili na opracowaniu strategii, która jest niezbędna do funkcjonowania MOF-u i realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Natomiast później, kiedy już będą ustalone kwoty, no to wtedy będzie można się zastanawiać nad tym, co realizować w pierwszej kolejności, co w drugiej, co w trzeciej, ale to musi być zbiorowa, mądra decyzja wszystkich, wspólna. Tak, proszę, właśnie to chciałem podkreślić. Dziękuję pani redaktor za pomoc. To musi być mądra, wspólna decyzja. Nie może być tutaj żadnego narzucania swojej woli i swoich pomysłów, tylko wspólna decyzja, mądra całego stowarzyszenia. Tym bardziej, że ta aglomeracja tarnowska, no to jest 18 samorządów, które ma swoje plany inwestycyjne i tutaj kwestia jakiegoś porozumienia jest bardzo istotna. Tak, no to są, pani redaktor, wbrew pozorom to nie są łatwe pieniądze. Nie w sensie, że trudno jest je wydać, ale rzeczywiście nie jest łatwo osiągnąć konsensus wokół tych pieniędzy, ponieważ no tutaj każda gmina ma inne obszary swoich własnych interesów, więc szukanie inwestycji, które łączą interesy wielu gmin, to jest ten kierunek, który w MOF-ach powinien być realizowany. Ja mam nadzieję, że to takie docieranie na jakimś etapie już się zakończy i wtedy będzie mądra dyskusja, konsultacje też różnego rodzaju i wybór takich projektów, które będą służyć szerszym obszarom, czyli generalnie miejskiemu obszarowi funkcjonalnemu.
Tak, panie marszałku. Mamy także pytania od słuchaczy z Sądecczyzny, którzy właśnie takie pytanie zadają. Czy jest szansa na uruchomienie specjalnego pociągu, takiej atrakcji turystycznej, gdzie podróżując można byłoby podziwiać uroki Sądecczyzny? Wiemy, że burmistrz Muszyny Jan Golba na antenie nawet Radia RDN Nowy Sącz zwraca uwagę, że czyni starania w tym zakresie, że byłby to ciekawy pomysł atrakcyjny dla turystów, dla mieszkańców i nie tylko. Niewątpliwie podpisuję się dwoma rękami pod tym projektem. Ja pamiętam, to już w 2019 roku pierwszy raz rozmawiałem z panem burmistrzem na ten temat, przy czym, no jak wszyscy wiemy, całkowicie zmieniły się priorytety i nasze myślenie z chwilą, kiedy uziemiła cały świat pandemia. W związku z tym niestety niektóre ciekawe, nawet bardzo ciekawe projekty troszeczkę na bok musieliśmy przesunąć, a zająć się realizacją Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej po to, żeby zabezpieczać wszystkich mieszkańców przed nadmiernymi skutkami pandemii i panoszącym się koronawirusem. Natomiast my o tym myślimy, że niedługo będzie rozpoczynana rewitalizacja wielu dworców kolejowych, małych, większych w Dolinie Popradu, bo o tą lokalizację chodzi i rzeczywiście jak to już będzie zrealizowane, to my bardzo poważnie zastanowimy się nad tym, a raczej podejmiemy poważne kroki w tym kierunku, żeby ten projekt zrealizować, bo to jest naprawdę ciekawy projekt. Tak, mówi się też o kolejce gondolowej Sromowce, Krościenko-Szczawnica. Tutaj też to kwestia związana z ożywieniem turystycznym Małopolski. Czas biegnie nieubłaganie. Jeszcze pytanie dosyć też ważne, ponieważ rusza pierwsza edycja Małopolskiego Stypendium imienia świętego Jana Pawła II dla mistrzów edukacji. Na jakie tutaj wsparcie mogą liczyć, bo to uczniowie i studenci mogą tutaj otrzymać wsparcie finansowe? Tak, zaczynamy od klas 5-8, to jest roczne wsparcie 4000 zł brutto, roczne w sensie nie roku szkolnego, tylko 12 miesięcy. 5000 przeznaczamy na szkoły średnie i pierwsze lata studiów, natomiast dla studentów lat wyższych, począwszy od drugiego roku, to jest 6000 zł brutto. Dokonaliśmy szeregu zmian w kryteriach, ponieważ uznaliśmy, że sama średnia to nie jest właściwe jedyne kryterium, ponieważ no, często się zdarza tak, że uczniowie wybitni już tak się mu poświęcają tym dziedzinom, na które wkładają ogromną pracę, że z pozostałych przedmiotów bywa różnie. W związku z tym ta średnia jest niska, czasami, no może nie niska, ale niewystarczająca, natomiast sam uczeń jest wybitnie uzdolniony i bardzo ciężko pracuje w jakichś tych dziedzinach, o których mówiłem, które sobie wybrał. Więc tutaj szukamy takich rozwiązań, żeby łączyć te dwie rzeczy, średnia, żeby była uzupełnieniem, natomiast przede wszystkim, żeby o możliwości uzyskania stypendium decydowały różnego rodzaju osiągnięcia, czy to w olimpiadach, czy w konkursach różnego rodzaju, bo nie dotyczy to tylko przedmiotowych rzeczy, ale również artystycznych, sportowych. Tak, tylko apel jest taki, śpieszcie się, moi drodzy, śpieszcie się, bo do 15 października przyjmujemy jeszcze wnioski. Był czas cały miesiąc, ale ci, którzy troszeczkę się opóźnili, to jeszcze mają parę dni na to, żeby wniosek złożyć, więc zachęcam. Tak, tym bardziej, że warto. To także motywacja dla innych młodych osób. Panie marszałku, wkrótce Dzień Nauczyciela, dziś 12 dzień października. Czego należy im życzyć? No przede wszystkim wydaje mi się, że należy życzyć wszystkim drogim nauczycielom i nauczycielkom takiej szczerej satysfakcji z pracy, którą wykonują, a to jest naprawdę ciężka praca. Więc ja wam życzę tego z całego serca i takiego poczucia. Jana Moskomęski, twórca pedagogiki, nazwę tej dziedziny nauki zaczerpnął słów pedagogos, czyli prowadzą chłopca. Więc ja życzę wszystkim, aby mieli taką ogromną satysfakcję, że prowadzę chłopca, ale we właściwym kierunku. Czyli mistrz prowadzi ucznia do takiego miejsca, w którym po jakimś czasie ktoś powie,
to jest mądry, uczciwy, pracowity i rzetelny człowiek. Tak, pięknie powiedziane. To jest najpiękniejsza satysfakcja. Tak, oczywiście. I na koniec, panie marszałku, jakie wrażenia po wczorajszej gali rozdania nagród literackich w Centrum Sztuki Mościce, tych wydarzeń o charakterze kulturalnym, też w ostatnim czasie wiele odbywa się w Małopolsce, to takie ożywienie popandemiczne na pewno też. No niewątpliwie tak. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem gali finałowej Małopolskiej Nagrody Poetyckiej Źródło i Małe Źródło, bo 5 edycji jakby dużego źródła, a pierwsza edycja małego źródła. Bardzo gratulowałem panu Józefowi Baranowi, który jest pomysłodawcą tego wydarzenia, pani dyrektor w Centrum Sztuki w Mościcach i panu dyrektorowi innego środka kultury w Bożencinie za to, że tak sprawnie realizują. Jurorzy wykonują ogromnie ciężką pracę, bo to nie są łatwe wybory. A materia, jak ja to wczoraj powiedziałem, bardzo delikatna. W końcu też gratulowałem wszystkim laureatom. To jest coś pięknego, że w świecie języka social media, języka gazetowego, proszę mi wybaczyć, ale często ten język też jest taki trochę niepoukładany, tak delikatnie powiem, ale i też mowy takiej ulicznej, jeżeli człowiek przeżyje taki wieczór z poezją, to serce rośnie. To jest ogólnopolski, a nawet można powiedzieć w pewnym sensie międzynarodowe wydarzenie. Było zgłoszonych ponad 200 poetów z całego kraju, więc po tym okresie pandemii cieszy to, że mamy tylu wspaniałych ludzi, którzy uwielbiają moją ojczystą mowę i starają się za pomocą najpiękniejszych słów wyrazić swoje emocje, odczucia, przekonania, wyobrażenia i tak dalej, Ludzie, jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak, ludzie o wielkiej wrażliwości, którzy dzielą się tą wrażliwością i rzeczywiście umacniają naszego ducha, jak to pan ujął, że to jest właśnie dla takiego wewnętrznego wzmocnienia dobre wydarzenie. Bardzo, bardzo dobre. Wszystkim dziękuję, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i też tym, którzy brali udział w tym wielkim wydarzeniu. Dziękuję serdecznie, dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski był dziś gościem porannego programu Radia RDN Małopolska. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani redaktor, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia RDN i życzę miłego dnia.